Siemanko, z tej strony PJ. Dzisiaj podsumujemy sobie pierwszą rundę obecnych playoffów. Pierwsza runda zaczynamy na wschodzie, czyli Cleveland Cavaliers kontra New York Knicks. Jak wielu z Was na pewno kojarzy mema ze słynnym Kodim, który marzył o Knicksach w playoffach, więc teraz jest pewnie w niebo wzięty, bo Donovan Mitchell zaczął zdecydowanie za szybko wakacje i po prostu Cleveland nie dowieźli tego. Knicks pewnie wygrywają serię 4-1. Następna para z tego samego wybrzeża to Philadelphia kontra Brooklyn Nets. Jedyny sweep w pierwszej rundzie playoffów, czyli 4-0 dla Filadelfii i ich MVP, które jest chyba nie do końca słuszne, patrząc po statystykach jego głównego konkurenta. Przedostatnia para na wschodzie to Atlanta Hawks i Boston Celtics. Boston Celtics co prawda nie bez problemów, ale pokonuje Atlantę 4-2. Teraz dla niektórych pewnie największe zaskoczenie na wschodzie, jednak dla mnie było to całkiem oczywiste, że jeden z zawodników jest jednym z najbardziej overrated power forwardów w historii ligi. Mowa tu oczywiście o Janisie Antetokounmpo, który poza krokami wygrał tylko jeden mecz w playoffach w tym roku. 4-1 dla Miami, Jimmy Butler. A teraz przenosimy się na zachód i pierwsze spotkanie to Denver Nuggets kontra Minnesota Timberwolves. Tutaj ten prawowity MVP pokazał, co to znaczy grać w playoffach i Minnesota z łatwością wyrzucił po wyniku 4-1 dla Denver. Następni na zachodzie to Phoenix Suns kontra Los Angeles Clippers i to, jak bardzo Kawhi Leonard jest koszykarzem, który nie powinien być koszykarzem. Zagrał jeden mecz w całej serii. Serio? Gość wygrał jedno mistrzostwo, gra przeciwko pretendentowi do tytułu i gra jeden mecz, bo musi odpocząć? Clippersów uratował odrobinę Russell Westbrook, ale i tak ostatecznie dostali w tubę 4-1 od Phoenix. Następne dwa zespoły, które ze sobą rywalizowały, to Memphis Grizzlies i Los Angeles Lakers, czyli król kontra najlepszy strzelec ligi, Ja Morant. Wiecie, co mam na myśli. Ja Morant, jeśli będzie dalej tak skakał, jak skacze, to prawdopodobnie skończy ze złamanym kręgosłupem za sezon lub dwa swoją karierę. Słusznie Lakersi wyrzucają 4-2 Memphis Grizzlies, którzy mają zdecydowanie zbyt napompowane ego. Na koniec na pewno najpiękniejsza historia, czyli Sacramento Kings po tylu latach wreszcie w playoffach. Co prawda odpadają, ale po Game 7 przeciwko ubiegłemu mistrzowi, czyli Golden State Warriors. Seria była bardzo wyrównana, jednak tutaj zaważyło doświadczenie playoffowe i doskonały trener, jakim jest Steve Kerr. Ale Sacramento może spokojnie liczyć na świetny sezon za rok. Jak Wam się podobają tegoroczne playoffy? Bo moim zdaniem są jakieś ciekawsze. Czy Wasz faworyt jeszcze jest w grze, czy może już wyleciał? Co dla Was było niespodzianką, a co było oczywiste? Dajcie znać w komentarzach. Do następnego.